Związek Powiatów Polskich. Dziękuję bardzo, Rudolf Borusiewicz. Drogi prezesie, to chodzi o, co, mówimy o ustawie, tak? Aha, o sytuacji finansowej szpitali rozmawiamy dzisiaj. Tak, tak, dobrze. Pomyślałem, że trwająca się ustawa, że to też jest brane, ale jeżeli nie, to bardzo proszę. Proszę państwa, sytuację szpitali analizujemy wspólnie z naszymi dyrektorami szpitali. Rozmawiamy też z przede wszystkim Narodowym Funduszem Zdrowia, również we współpracy, tak samo w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia i staramy się podchodzić do tego jak najrzetelniej i no, jak najbardziej odpowiadając za realizowane zadania. Nie, wielokrotnie powtarzaliśmy, że nie wchodzimy w spór, nie wchodzimy w akcje protestacyjne, bo nie jesteśmy grupą roszczeniową, realizując to zadanie. Zawsze mówimy, że chcemy solidnie rozpoznać warunki, w jakich się poruszamy, jakie są rzeczy konieczne do zrobienia, ile to kosztuje, jakie muszą być warunki sprawdzone i taka jest na to kwota potrzebna, żeby to sfinalizować. Jeżeli ta kwota jest za duża, to przecież nikt nie będzie dyskutował, że wynegocjujemy więcej. Ale jeżeli ta kwota jest mniejsza, to wtedy mówimy, jak ten problem rozwiązać wspólnie. Czy to robimy poprzez zasięgnięcie kredytu i przełożenie finansowania na przyszłość? Czy zmniejszamy warunki, w jakich mamy działać, żeby koszty obniżyć? No i doszliśmy do tej sytuacji, że momentem najbardziej krytycznym był jednak proces przeprowadzania podwyżek. I ten proces, jak wiemy, był później dosterowywany. W rozmowach pojawiały się nowe propozycje. W tej chwili dochodzą nowe problemy kosztowe, wynikające, jak wiemy, no, z inflacji i z galopujących kosztów, jakie muszą być przez nas pokrywane. Ja powiem tylko o jednej sytuacji, która jest bezdyskusyjnie alarmująca, że 85% już, a zapowiada się, że za chwilę więcej, po podwyżkach kolejnych, koniecznych, niezbędnych, stanowią w kosztach płacy. Taka struktura kosztów w szpitalu no, nigdzie nie może być określona jako prawidłowa. Pokazuje, że no, z przyczyn niezależnie jakich, ale doszliśmy do tego momentu, że jest ta presja kosztowa płac tak zdeformowała budżety powiatów, że nad tym się trzeba zastanowić. Jeżeli chodzi o konkretne liczbowe sprawy, kwestie, no to powiem, że według analizy, którą też przekażę do prezydium, bo przekazywałem już panu prezesowi, ale przekażę za chwilę też to nasze opracowanie elektronicznie, mogę przesłać. Szybka analiza dokonana na podstawie ostatnich lat pokazuje, że na przykład powiaty, nakłady ze strony powiatów na szpitale, powiatów, miast na prawach powiatu za chwilę powiem oddzielnie, bo to jednak są dwie kategorie. W roku 2019 wynosiło 259 milionów, a teraz w roku 2022 wynosi już 710. Czyli do zadań, które teoretycznie się powinny finansować, powiaty, no w sposób dramatyczny wzrosło zaangażowanie środków, no tych takich pomocowych, awaryjnych. W przypadku miast na prawach powiatu w 2015 roku dopłaty te wynikały 347 milionów, a teraz w 2022 wynoszą 480. Nie ma tak dramatycznego wzrostu, jaki nastąpił w powiatach. Jeżeli pokazujemy sytuację o zadłużeniu i o niebilansowaniu się i o wykazywaniu tych zysków, też sytuacja się cały czas pogarsza, że zawęża się ta ilość powiatów, które się bilansowały.
związku z tym jako główny powód podajemy zrealizowana podwyżka, nieopanowana sytuacja, nieprzeprowadzona w sposób kontrolowalny i później te ręczne poprawianie spowodowało, że w dużych statystykach mamy informację, że olbrzymie kwoty poszły na to, bardzo duże, z informacji takiej, że mają być one wyższe nawet niż by się poszło po PESEL-u, kiedy intencją było uporządkowanie systemu, ale są przypadki, gdzie to zostało niezrealizowane, niezabezpieczone finansowanie. Oczywiście musiały się pojawić te pieniądze też w innych miejscach, gdzie spowodowały, że sytuacje mają, powiedzmy, lepszą niż przyzwoitą. No bo taka jest filozofia tego. Oczywiście wszystko wskazuje, że to jednak ci, którzy specjalistyczne procedury mają u siebie, łatwiej wiążą koniec z końcem, a typowo powiatowe zadania, podstawowe cztery działy, jednak przy kalkulacji tych podwyżek sytuację złą kalkulacja przeniosła, że ona się nie poprawiła. Teraz się pojawiają sytuacje związane z to, co mówię, z inflacją i z kosztami. Pojawia się następna podwyżka, która będzie wchodziła w lipcu. Prace już trwają. Agencja Technologii zwraca się z prośbą do wszystkich o podanie tym razem danych z opanowaniem powszechnym, a nie tak jak przedtem na wybranych i zostały przestrzelone zaproponowane procedury, musiały być weryfikowane. Wniosek z tego jest taki, że wymaga to rzetelnego rozpoznania, na ile opisywana sytuacja jest poza tą fundamentalną, że struktura budżetów jest nie do przyjęcia i to musi być poprawione i skorygowane, na ile ta sytuacja wygląda faktycznie. Poszczególne szpitale składają wnioski o renegocjacje zgodnie z umowami, powołując się na sytuację, jaka wystąpiła, pojawiły się nieoczekiwane okoliczności. W związku z tym jest podstawa do przeprowadzenia negocjacji. Oczywiście wydaje się sensowne, że nie powinny być te negocjacje prowadzone indywidualnie, bo to nie jest przypadek incydentalny, indywidualny, tylko dotyczy zmiany sytuacji i warunków, których dotyczy wszystkich. I w związku z tym jest prośba, propozycja, żeby zespół też ewentualnie wyraził swoją opinię co do konieczności przystąpienia do rozmów, do wspólnej pracy nad rozpoznaniem stanu faktycznego i tego stanu faktycznego w skali całego kraju. W poszczególnych powiatach, w poszczególnych województwach wiem, że trwają rozmowy i spotkania, które są organizowane przez prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia, przez starostów i przedstawiają i oczywiście dyrektorów szpitali. I starają się rozpoznać, jak ta sytuacja wygląda faktycznie. I z drugiej strony, żeby była otwartość ze strony płatnika, akceptacja ze strony Agencji Technologii i Ministerstwa Zdrowia, że jeżeli rzetelnie zostanie rozpoznana sprawa, to wtedy odpowiednie rozstrzygnięcia prawne, normujące sytuację już od strony finansowej zostaną podjęte. Bo jeszcze raz mówię, nie chodzi o konfrontację, nie chodzi o negocjacje, nie chodzi o spór, tylko chodzi o faktyczne rozpoznanie sytuacji, która się zmieniała tak dynamicznie, że musi być zrobiony w tą sytuację wgląd. Natomiast, że jest sytuacja niebezpieczna, że za chwilę naprawdę nie da się związać końca z końcem, powstaje pytanie, w jakiej skali, ilu to dotyczy szpitali i powiatów. Bo to trzeba rzetelnie spojrzeć. Natomiast, że jest sytuacja zagrożona, że to ma charakter nieidencjonalny, tylko że to w związku z tym wymaga spojrzenia partnerskiego, odpowiedzialnego wszystkich. Bo nie można mieć złudzeń, że to jeden nieudolny, nie dający sobie rady, to padnie jeden, drugi, trzeci
w sensie padnie finansowo, że to będzie jego problem. Nawet gdyby była decyzja, że przy powszechnym braku niech się tym zajmie organ pełniący funkcję założycielską, czyli samorząd, nie jest rozwiązaniem, bo samorządy do takiego finansowania nie mają możliwości praktycznych, ale i drugie, no nie mają moralnego powodu, gdy nie są zawinione to finansować, chociażby biorąc też wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że jednak niezbilansowane bez winy bezpośrednio nie mogą obciążać organu założycielskiego samorządu. Jeżeli chodzi o konkretne liczby, które wynikają z naszych analiz, to my oczywiście przesyłamy je i przekazujemy, ale jeszcze raz mówię, tak samo przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia swoje opracowania, tak samo na tych samych materiałach staramy się pracować i zwracać uwagę. Mówię, to jest wstępna sytuacja. Konieczne jest podjęcie decyzji o rzetelnym rozpoznaniu, jak się da najgłębiej. Bo skala w tej chwili z naszej strony się wydaje, że jest bardzo powszechna i wymaga, i sytuacja jest awaryjna. Ten wskaźnik, jeszcze raz przywołuję, płac pokazuje, że to się zdeformowało i tak się nie uciągnie. Nie mogę powiedzieć, że, bo nie mieliśmy takiego narzędzia, żeby sięgać w głąb. Natomiast mamy też informacje od Narodowego Funduszu Zdrowia, jak wygląda to rozpoznanie, że nie ma to wymiaru tak tragicznego. Wobec tego złapmy stan faktyczny, jaki jest, i zadziałajmy tam, gdzie trzeba i tak, jak trzeba. Natomiast, że konieczna jest ta weryfikacja, jest absolutnie bezdyskusyjna. Dziękuję. Dziękuję bardzo.